Witam wszystkich bardzo serdecznie w Unique Studio we Wrocławiu wraz z Magdą w trzecim etapie konkursu. Powiedz mi, Magda, jak oceniasz pierwszy i lub drugi etap konkursu? No to tak, pierwszy etap konkursu, jestem mega zadowolona. To, że w ogóle mogliśmy się pokazać, że tak powiem, z różnorodnym repertuarem, wszystko to, co lubimy, mogliśmy się pokazać od takiej strony. Oczywiście było parę poprawek. Właśnie co do drugiego etapu, to było fajne to, że mogliśmy być tacy no, naturalni, na żywo i tak naprawdę to właśnie nie było tych poprawek. Mogliśmy po prostu pokazać siebie w 100% i to było super, dlatego że tam już po prostu jechaliśmy na żywo i nie było żadnych ustawianek i w ogóle, więc to było super. I jakbym miała wybierać, to chyba też drugi etap. Mimo że byłam bardzo zestresowana na live'ie, to jakoś tak, taki kontakt, mimo że nie na żywo, ale tak jak wiem, że ktoś mnie teraz ogląda w tej sekundzie, jest chyba lepszy, tak mi się wydaje, dlatego bardziej drugi etap. Za chwilę wchodzisz do studia, nagrasz cover, może powiedz, co nagrasz? Tak, nagrywam cover Seleny Gomez Filmy. Więc ja życzę powodzenia. Dziękuję i trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Została mi tylko melodia, zagłusza płacz, mówię sobie, tańcz, 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 ale nie wiem jak. No, I love you like I love you. Never cheat, never lie. No, I point up above you. I give you space and time. Now you're telling me you miss it, and I'm still on your mind. We were one in a million. I love is hard to find. Do you stay up late just so you don't dream? Every time your lips touch another.
Maciu. Madzia, jakie emocje? O Boże, nawet nie wiem co powiedzieć, jestem mega szczęśliwa i jestem bardzo zaszczycona tym, że mogę w ogóle tu być i że dostałam tą z dziką kartę z rezerwy, więc czuję się wspaniale naprawdę i sądzę, że chyba nawet mi w miarę poszło dobrze. Jestem no zadowolona z siebie. To najważniejsze, gratulacje. Dziękuję bardzo. I powodzenia. Dziękuję bardzo. Cześć wszystkim, nazywam się Magdalena Kapciak i właśnie biorę udział w trzecim etapie konkursu Talentobranie. Śledźcie Radio SK i oczywiście ten trzeci etap i koniecznie, jeżeli chcecie i podoba wam się mój głos, to dajcie na mnie. Dziękuję bardzo.